Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. A naszym gościem dzisiaj jest Michał Lapczyk. Cześć. Dzień dobry, cześć. Jesteśmy w Korbasowym Dworze, nieprzypadkowo, bo tu pracujesz. Dokładnie, pracuję tu. Już jako, prawie 9 lat. Tak, jako kelner. Jako kelner. Ale zanim przejdziemy do kelnerowania i zapytam Cię o to, czy plujesz albo Twoi koledzy plują ludziom do potraw, to żart oczywiście, kiepski, to zapytam Cię o brodę, bo jesteś też w jakimś bractwie brodaczy. Tak co jest. To jest? Jest to Bractwo Brodaczy, nazywa się Bearded Villains. Jest to bractwo, które powstało w Stanach Zjednoczonych i na przestrzeni 2 lat rozprzestrzeniło się na praktycznie cały świat. I co robicie? W sensie tego, że oprócz tego, że macie brody, to co? Mamy brody, spotykamy się, staramy się w miarę regularnie, aczkolwiek nie jest to łatwe, żebyśmy się wszyscy razem spotkali razem w jednym czasie, ponieważ jesteśmy z całej Polski. Teraz jesteśmy właśnie po takim pierwszym polskim micie, na który przyjechały osoby też z zagranicy. Zawsze każdemu takiemu oficjalnemu spotkaniu towarzyszy jakaś akcja charytatywna. Teraz zbieraliśmy na Podkarpackie Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie przy okazji tego spotkania. Ilu was jest tych członków w tym bractwie? W tym momencie z oficjalnym stopniem przynależności do tego bractwa jest nas 29 bądź 30 w Polsce. Aha. Mhm. I co trzeba spełnić? Trzeba mieć jakąś długość czy brodę, czy po prostu trzeba mieć minimum chęć pomagania? Minimum 4 centymetry. Aha. Jasne, chęć pomagania, trzeba się dostosować do regulaminu. Ja też mam minimum 4 centymetry. W sensie nie widać teraz. Nie, no po prostu nie każdy może sobie po prostu przyjść, wejść, o jestem fajnie, nie? Jest po prostu wymieniony cały regulamin, którego trzeba przestrzegać. No i bardzo ważne jest też wspieranie siebie nawzajem. Że jesteśmy dla siebie, aczkolwiek... Czyli jak wspieracie siebie, to też jesteście w stanie pomagać innym. Dokładnie, ale mamy też taką sztandarową zasadę, którą jest family first, czyli rodzina przede wszystkim. To chyba Donald Trump wymyślił, nie? Szczerze nie wiem. Żartuję. W każdym bądź razie, rodzina przede jeżeli wszystkim. Cokolwiek trzeba Ci zostać zdrowym czy coś, jesteś zwolniony tego, żeby nie jechać na to spotkanie. Aha, czyli rodzina? Rodzina przede wszystkim. Rodzina jest najważniejsza i tutaj nie ma żadnej podstawy, żeby ktokolwiek robił komuś pretensje, jeżeli się nie stawi na spotkaniu. A widziałem Ciebie na Facebooku dawno, dawno temu, to nie miałeś brody. No nie miałem. Skąd pomysł na to, żeby być brodaczem? Tak broda zawsze mi się podobała. Przedtem miałem tylko i wyłącznie taki paseczek wzdłuż zarysów szczęki. Następnie, jak się goliłem, zaczęły mi wyskakiwać jakieś różne czerwone plamy. Poszedłem do dermatologa i powiedziała pani dermatolog, że jak nie muszę, w pracy akceptują, to się, żebym się nie golił. Aha. No i w sumie okej. Zacząłem zapuszczać taki delikatny zarost, troszkę większy jak ty masz, a potem już poleciało. No i poleciało. Teraz siebie sobie sam nie wyobrażam bez brody. Aha. Ale przycinasz i tam pielęgnujesz, tak? Tak, w tych barber... z różnych miejscach, tak? I tak. Dobra. A powiedz mi te dwa kolory, one po prostu są naturalne. Naturalne, nie jest nic farbowane. Już nieraz o to ktoś pytał. Tak? To już wszystko wiem. Jak jesz, to nie zostawiasz jedzenia sobie na później w brodzie? Nie. Nie zostawiam. Nie, dobrze. To takie głupie pytanie. Zawsze szczoteczka musi być przy sobie ładnie wyszczotkować i jest fajnie. Tak? Ale prostownica nie. Nie, prostownica nie. Dobrze. Jeszcze zajmujesz się fotografią, tak po prostu hobbystycznie czasami, tak? Hobbystycznie, dokładnie. Chciałbym sobie z tego kiedyś, może w przyszłości, zrobić jakiś przyszły zawód, jak już zdrowie nie będzie pozwalało wykonywać tej pracy, którą wykonuję. No właśnie, jesteś kelnerem. Plusy i minusy tej pracy. Plusy. Na pewno praca z ludźmi, bo to jest bardzo fajne, ale trzeba to lubić. Bo jak ktoś nie lubi pracy z ludźmi, to no nie no polubi tej zdarzają się tej tacy pracy. Klienci, którzy są... Nigdy klienci. A. W restauracji zawsze goście. A, goście, właśnie. To jest tak bardzo jak goście ważne. OX.pl. Dobrze, bardzo ważne są goście w naszym programie. Właśnie, goście. Czy zdarzają się goście? Ja nie mówię tutaj o Korbasowym, nie? Po prostu mówimy tak ogólnie, bo też no, obracasz się w towarzystwie ludzi, którzy wykonują tę samą pracę. Więc jak gdyby, jeżeli będę Cię pytał o coś, to niekoniecznie musisz mówić do swojego podwórka. Nie możesz zawsze powiedzieć, że kolega czy koleżanka, żeby nie było... Okej, rozumiem. Goście. Czy zdarzają się tacy goście problematyczni? Tacy, no wiesz, tak jak wszędzie. No, są jasne, że się zdarzają, ale na przykład już po tylu latach doświadczenia trzeba rozróżnić różne typy gości. Do każdego trzeba mieć inne podejście. Jeżeli przychodzi gość, który jest widzisz, że niezbyt chętny do rozmowy, czy do żartów, czegokolwiek, no to Ty też taki nie powinieneś być. A jeżeli są jakiekolwiek problemy, no to chyba najlepszym słowem na to wszystko jest słowo przepraszam. Żeby szczerze powiedzieć, wytłumaczyć się, jeżeli na przykład ja czegoś zapomniałem, to przyjdę do tego gościa i powiem po prostu, że przepraszam, że moja wina i tak dalej.
w większości wypadków to działa, no bo jeżeli ktoś widzi, że się przyznajesz do tego błędu, a nie ściemniasz, kręcisz, no to jest fajne, no, dokładnie. Trzeba zawsze odpuszczać, no i ta zasada taka, że ten klient zawsze ma rację, nie? W naszym przypadku gość też niby można ją przyjąć, niby nie do końca. Bo to też, no nie zawsze niestety gość ma rację, kiedy na przykład zje całe danie i potem powie ci, że jemu nie smakowało. No i na przykład, jeżeli by się kłóciło o to, że nie chce zapłacić, no to no musi, no bo zjadł całe, no. Jak na końcu mówi, że było niedobre. Jeżeli przyjdzie na początku i powie, że coś jest nie tak, przyjdziemy, poprawimy. No. A zdarzają się tacy goście, którzy zapominają zapłacić? W sensie wychodzą sobie i zapominają albo nie zapominają, bo celowo zapominają. Znaczy, słyszałem o takich przypadkach, ale nie wśród moich znajomych. Jeżeli już to widziałem, jest taki profil, Szczerzy Kelnerzy się bodajże nazywają. I tam opisują różne, pokazują różne sytuacje ze swojej pracy. No tam ktoś nieraz pisał, że po prostu przynieśli kapownik z rachunkiem, odeszli, a już gości nie było. Aczkolwiek mi się to nigdy nie zdarzyło. A masz jakieś sposoby na wyższe napiwki? Czy wyższe? Mi się wydaje, że to też zależy nie tylko od samego usposobienia, ale też od profesjonalizmu, z jakim się podchodzi do pracy. Bo nie wiem nawet, jak to powiedzieć, no. Ale zdarzają się napiwki wyższe i niższe. Jasne, tak? Że tak. A czasami w ogóle. A czasami w ogóle. To jest teoretycznie dobra wola gościa, czy chce zostawić, czy nie. A powiedz mi na przykład, jak ktoś jest pod wpływem alkoholu, jakiś gość, czy ty możesz mu podać alkohol? Albo na przykład możesz powiedzieć, że już no, panu nie przysługuje? Jasne, że mogę podać, aczkolwiek mamy też specjalnie wywieszone takie... Ale liczysz wtedy na większy napiwek, więc myślisz sobie, a, to podam. Nie, no, od takiego gościa to różnie to bywa. Różnie. Może być w ogóle, albo może być, no. W każdym razie specjalnie są takie karteczki zawsze wywieszone w każdym barze, że osobom do 18 roku życia alkohol nie sprzedajemy, albo osobom nietrzeźwym też alkohol nie sprzedajemy. No bo nie oszukujmy się, jeżeli gość już jest wstawiony, albo mocno wstawiony i chce jeszcze, i widać, że mógłby sprawiać problemy, no to można mu odmówić. No bo po co sobie robić problemy oraz gościom, którzy są w restauracji? Lepiej nie ryzykować. No jasne. No. A zapisujesz sobie dania, czy starasz się pamiętać wszystko, jak to wygląda? Zależy od dnia, to po pierwsze, bo to też bywają różne dni. Czasami jest dzień, kiedy człowiek przychodzi do pracy, wiadomo, uśmiechnięty, rewelacyjny, z super nastawieniem. Czasami na przykład, nie wiem, jest niewyspany, zmęczony, czy tam zeszłego dnia w pracy było ciężej. To też było różnie, no naprawdę różnie. Aczkolwiek, jeżeli to jest na przykład tam do 4-5 osób, to jestem w stanie to zapamiętać, ale lepiej sobie zawsze zapisać. A zdarzało ci się zapomnieć albo się pomylić tak, że... bo to raz, jasne, tak? Że tak. I co? Tyle lat pracy, ludzie to... najpierw zjedli to, co było pomyłkowe, a później zamówili sobie i powiedzieli, że będą płacić tylko za to, co... Znaczy, jeżeli się to udało jeszcze mi wyłapać, zanim zaczęła się wydawka tych dań, to szło jeszcze pokombinować, żeby mi kucharze to zrobili. Po prostu na przykład goście musieli niestety poczekać te 50 minut dłużej, a kucharze tam w międzyczasie mi to zrobili w miarę szybko. A czasami było tak, że na przykład podajemy rzeczy do stolika i wtedy jest tak zwany ząk. O, a pani tego nie zamawiała, nie? No to wtedy też trzeba po prostu przeprosić, iść na kuchnię, poprosić, żeby oni to zrobili, no i przeprosić tą panią czy pana, że proszę poczekać te 15-20 minut, że będzie gotowe. No i też, no przede wszystkim przeprosić. A jak tak obserwujesz ludzi, tych gości, to zauważasz jakieś rzeczy, jakieś prawidłowości, że na przykład ktoś, kto jest bardziej awanturniczy, to jest taki, albo nie wiem, jak pary obserwujesz, czy są jakieś ciekawe obserwacje ciebie z perspektywy kelnera? Przez tyle lat pracy można było książkę napisać. Tak? O różnych sytuacjach w pracy, totalnie różnych, o zachowaniach ludzi na trzeźwo, pod alkoholem, w towarzystwie, jak są, albo jak na przykład sami przyjdą. Niektórzy goście na przykład, jak sami przychodzą do restauracji, są bardzo fajni. Aha, jak już pogadania. Są z dziewczyną, to chcą się popisać? Nie z dziewczyną, ale są na przykład ze znajomi czy coś. O, to już się zaczyna takie cwaniakowanie. Fafarafa, tak? No, dokładnie. Ja tak nie robię, bo chodzę do barów mlecznych. Słuchaj, bo my rozmawiamy dlatego, że jesteś najszybszym kelnerem. Co to był za konkurs? Znaczy, ten najszybszy kelner to był w 2012 roku. A, to teraz już trochę jest wolniejszy, więc tak? Tak, już wolniejszy. Las przybyło, już jest wolniejszy. Ale wtedy miałeś dobrą passę. Na czym polegał konkurs? Znaczy, wtedy to był bieg razem z tacką, razem z napojami i ze szklanką w Wiśle. Aha. Na tacce mieliście... Dwa napoje bodajże chyba, albo trzy, tylko to były plastikowe, specjalnie, żeby się nie rozbiło, jakby ktoś się przewrócił. Oraz szklanka... A na drugiej ręce piłkę lekarską. Nie, druga ręka była wolna. A, tak? I trzeba było przebiec dwa okrążenia wokół rynku, tam jest bodajże za szkołą, przez ten park. Takie dwa okrążenia. I to był mój pierwszy konkurs, w którym startowałem i z tego, co z niego mogę zapamiętać, sobie wziąłem tą tackę. To też była taka tacka, jak się w barach używa.
Ona była śliska, z takim wysokim rantem. Normalnie kalendarz nie używałem takich tacy, tylko czarne, płaskie. Sobie wziąłem taskę, no fajnie, no to już dwa napoje. Lajtowo będzie. Po pierwszym okrążeniu, kurczę, łapa boli, nie? Pomimo też lat tych pracy, które się pracowało. Ale się udało, no. A jeszcze startowałeś w jakimś konkursie? Brałem udział, nawet razem tutaj z kolegą z pracy, z Sylwkiem, w ogólnopolskich mistrzostwach kelnerów i to było w zeszłym roku. I udało mi się zająć drugie miejsce, a jemu trzecie. A co trzeba zrobić, żeby zająć drugie miejsce, pierwsze, trzecie? Najpierw trzeba było przejść eliminację. Na tych eliminacjach mieliśmy normalnie egzamin pisemny, składający się z pytań otwartych i zamkniętych. Do tego też sprawdzian wiedzy praktycznej. Akurat tam to wtedy było otwieranie wina, serwowanie tego wina oraz filetowanie ryby. To były dwie takie rzeczy. To była eliminacja. Natomiast jeżeli chodzi o sam finał, który był w Katowicach, w... Nie, to nie było w Spodku. Coś, co wybudowali za Spodkiem. Nie pamiętam, jak się to nazywa. To pewnie jakiś statek taki... kosmiczny. Bardzo możliwe. No to mieliśmy za zadanie flambirowanie steka. Co robienie? Flambirowanie steka. A co to jest? Czyli głównie w skrócie rzecz ujmując, podpalanie go na patelni, żeby ładnie się płynęło oraz doprowadzenie go do takiego stopnia wysmażenia, jaki mieliśmy w zadaniu. No, czyli... wcale nie taki prosty konkurs. Teoretycznie, no nie. Trzeba się było do niego przygotować, ponieważ to nie są rzeczy, które kelnerzy robią na co dzień. To mogą robić tylko i wyłącznie, właściwie robią, w tych naprawdę bardzo dobrych, topowych restauracjach i to też nie zawsze, bo nie zawsze warunki na to pozwalają. Bo do tego trzeba mieć po prostu specjalistyczny sprzęt. I wcale praca kelnera, jeżeli się nie traktuje jej sezonowo, wcale nie jest najłatwiejszą pracą, prawda? No to nie się jest. Tak wydaje. No nie jest. Jak właśnie rozmawialiśmy jeszcze, zanim włączyliśmy kamery, ostatnio czytałem artykuł, że praca kelnera jest bardziej stresująca niż praca neurochirurga. No to faktycznie... No są sytuacje po prostu, które wywołują chyba ludzie, nie? I to powoduje, że... I też szybkość, pewnie współpraca z kuchnią, współpraca z gośćmi powodują, że... U nas to idzie bardzo fajnie. Tak, ale są miejsca, ale gdzie... Ale są miejsca, gdzie faktycznie kelnerzy z kuchnią drą tak zwane koty. Tak. Czyli po prostu jedni i drugi na przykład podkładają kłody, albo są dla siebie niemili, jest średnio przyjemnie. Ja w takim miejscu nie miałem przyjemności pracować. Raczej wszędzie tam, gdzie pracowałem, było fajnie. Zresztą też no, pracowałem tutaj głównie na naszym Śląsku Cieszyńskim, więc musiało być fajnie, bo są po tak, prostu fajni. Śląsk Cieszyński, Beskid Śląski, tak, mamy Malinowską Skałę, Malinów i Jasieniową. Dobrze, na zakończenie muszę Cię zapytać o zemstę kelnera. Powiedz mi, czy macie jakieś sposoby na tych klientów, na tych gości, których nie lubicie? Ani obsługa wolni, ani żadnego plucia nigdy do moich uszu nie dotarła. Tak? Mówię poważnie. Może w jakichś dowcipach między sobą, czy coś, ale na przykład ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie. Kiedyś miałem gościa, któremu zamieniłem marki wódek na Paragonie. On pił wyborową, zawsze pije wyborową. Ja mu dałem, znaczy nabyłem na Paragonie inną, przez po prostu zwykłą swoją pomyłkę. No i ten pan zachował się w tak niemiły sposób, że zadzwonił do restauracji, poprosił mnie do telefonu. Można powiedzieć, że praktycznie wyzywał od razu od złodziei, co było od razu nie, no niemiłe, bo to była tylko i wyłącznie moja pomyłka. I tak zadzwonił ze dwa razy i tak dalej, że on żąda satysfakcji, że jestem złodziejem, że go oszukałem. Tam była różnica, teraz nie pamiętam, 10 chyba albo 20 zł pomiędzy cenami tych butelek. Pomimo tego, że przychodził tutaj do restauracji, przychodzi dalej, nie obsługuję go ani wolniej, ani jestem do niego niemiły. To jest moja praca, to są goście, którzy przychodzą tutaj, ja reprezentuję daną restaurację, więc to, co ja czuję w środku, musi zejść na drugi plan. Bo jeżeli ja będę się zachowywał w jakiś niefajny sposób, tak samo wszyscy inni kelnerzy, to będzie oddziaływało na twoje miejsce pracy. A jeżeli jest ono naprawdę fajne, to mi się wydaje, że warto o nie dbać i te wszystkie rzeczy powinny zejść na drugi plan. Jesteś profesjonalny. Staram się. Po prostu, starasz się. A najwyższy napiwek, muszę o to zapytać, jaki dostałeś w życiu? Taki, wiesz, w proporcji do ceny posiłku. W proporcji. Takie pojedyncze napiwki za pojedynczy stolik, maksymalnie takie, które można, mi się wydaje, u nas tutaj, to jest między 50 a 100 zł, jeżeli to jest bardzo hojne. Ale na przykład jeśli chodzi o obsługę grup, no to na przykład czasami goście potrafią zostawić między 200 a nawet 400, ale to też nie jest zawsze. To nigdy nie wiadomo. No tak, no nigdy nie ma takiego taryfikatora, tak? Do koperty tyle, a poza kopertą tyle. Poza tym, jeżeli jeszcze chodzi o te napiwki, to na przykład u nas tutaj w Kodlasowym Dworze jest tak, że wszyscy pomiędzy kelnerami się dzielą ze sobą na zmianie. Nie ma tak, że ten, kto sobie po prostu co wziął, to sobie bierze do siebie. Jest równy podział. Wszyscy, którzy są na zmianie, plus jeszcze 10% dostaje kuchnię.
Super. To życzę Ci w takim razie wielu klientów, wielu gości. Gości, tak? Dokładnie. I żeby praca była po prostu mniej stresująca. A jeszcze zanim zakończymy, tak? To chciałbym wszystkim pokazać mniej więcej, jak wygląda ten nasz klub brodaczy i nasze ubrania. Żeby byli bardziej rozpoznawalni. Dobrze, to teraz, proszę Państwa, nie mamy gościa przez chwilę. Michała nie mamy, mamy mnie z brodą, która też nie istnieje. Nie wiem, jak długo to potrwa jeszcze. Michał się po prostu przebiera, tego Państwo nie widzą. O, dokładnie. Pokażę tak? Najpierw od tyłu, jak wygląda nasz. A, proszę, to już wszystko wiemy. Tak, myślę, że kamera to łapie, nie? Poprosimy jeszcze raz pana Michała. Michał, poprosimy cię jeszcze raz o pokazanie się, tak? Jasne. I wtedy, bardzo proszę. Poczekaj, bo tutaj nam. To jest oficjalne logo naszego polskiego chapteru. Oficjalne logo Polish Chapter, tak, mamy, kamera chyba to wszystko teraz zarejestrowała, tak? Mhm. I teraz prosimy jeszcze z przodu. O, super. Dobrze, proszę Państwa. Mamy jeszcze pogodę taką jesienno-letnią, ale mamy taką kurtkę. Dobrze, a co to jest za kończynka tutaj? Kończynka jest tylko dla ozdoby. Aha. Aczkolwiek wszystkie inne tutaj tak zwane pacze, które są, to są akurat tutaj stopnie, mhm. Ponieważ w naszym bractwie występują stopnie. Okej. Okay. Zależnie od tego, od uprawnień i innych rzeczy. Mhm. Aczkolwiek... A to nie jest Che Guevara, tylko Michał Lapczyk, tak? Czy ktoś inny? To jest akurat kolega, który był teraz znajomy z Włoch, przyleciał. Ma po prostu swoje takie dopinki i każdemu podarował. Dobrze, proszę Państwa, więc jeżeli taki kelner będzie Państwa obsługiwał, to równie dobrze można też dorzucić się do jakiejś akcji charytatywnej, którą prowadzi. Jasne, śmiało, którą będziemy robić jak najbardziej. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję również. Do zobaczenia.